podnoszę z ziemi przez uszanowanie. Zmiany w krajobrazie. Widowiskowy montaż literacko-muzyczny. Najpierw były pola. Na polach rosła pszenica, owies, żyto i buraki dla krów. Pszenicy było tyle, że szumiała. Polami biegł gościniec. Z kamienia wyrównanego walcem, z rowami wyłożonymi cegłą. Wzdłuż gościńca stały domy. Wśród tych pól był cały świat. Byłem we wsi Mogiła, kiedy kwitły jabłonie i oracze wyszli w pole. Na horyzoncie stało równe i zupełnie białe pasmo Tatr. Na tle bladoniebieskiego wiosennego nieba góry zdawały się już tuż, tuż bliskie i namacalne. Nie było między nimi wież Krakowa, ani pól, ani lasów. W Krakowie jak zawsze młody. Dwa smoki poszły szukać orzechów. Gdy znalazły orzechy, to od razu zaczęły jeść. Potem zabrały trochę i odleciały. Tylko na pierwszym planie kwitnące obficie jabłonie. A na horyzoncie to śnieżne pasmo, na którym spoczywały oczy tylu niepospolitych ludzi. A teraz tych ludzi już nie ma. I tego widoku nie ma. Ziemio radości i postępu. Bez witamin socjalizmu nie zbudujemy. Uważnymi oczami fachowców przyglądali się rzece Staruszce. Widzieli ją już odmłodzoną i przystosowaną do czynnego życia. W biurku naczelnego dyrektora Nowej Huty spoczywały już gotowe plany aktywizacji Wisły. Potężny zabieg chirurgiczny skróci jej koryto. Doprowadzi ją odmłodniałą i prężną do Nowej Huty jako główną siłę roboczą wielkiego kombinatu. Potrzeba więcej maszyn. Potrzeba więcej stali. Trwa bitwa. Pędzi koło historii. Człowiek wyciąga ramię, przeobraża naturę i stare prawa łamie. Szarpie wnętrzności ziemi, rudy w płomienie rzuca. Plują wściekłą purpurą hut oszalałe płuca. Niech mnożą się maszyny. I jeszcze stal i węgiel. I znowu stal i węgiel. Gdy pierwszy dźwig podnosi ramię, gdy w chmurze kurzu przeniknie ciągnik, a za nim stu ciągników bractwo, gdy lokomotyw gwizd przeciągły wtacza na stację nowy transport, gdy betoniarka krótką szyją kręci i mruczy prędzej, prędzej pod krakowską ziemię, fundament wpuszcza jak korzenie, już ściany piętrzą się, już dach, już dymi komin zasapany, produkcji milion, miliard ton. Czerwone pasy cegieł, znaczące mury pierwszych bloków wyrzynały się powoli z ziemi, jak zęby niemowlęcia. W ostrych i rzeźbych uderzeniach wiatru, pęd nadchodzących i porywających nas przemian. Można było jeszcze brnąć na przełaj przez ten siewski krajobraz i zapominać, nie dowierzać. Zobaczymy nawodnione pola, wioski oświetlone jasno prądem z nowych elektrowni, pasy leśne otaczające nowo zbudowane miasta, skrawki małorolnych gospodarstw zrastające się i łączące w wielkie pola spółdzielni produkcyjnych, orane i zasiewane przez maszyny ukute w nowochódzkiej stali. Co noc nad kombinatem łuna. A z mlecza tak naprawdę to żaden pożytek. Uczeni zielarze mówią. Rośliny też swój rozum mają i wiedzą, że coś jest nie tak. Bądź pozdrowiona, ziemio śliczna, pagórzysta. Pozdrawiam Cię i łany Twe jak fale morza. Miasta, miasteczka Twoje i wioski wśród zboża. Grzew starych wiązów w kępach, w lip odwiecznym gaju, w cichych sadach jabłonnych. Sadownictwo najwięcej pociąga umysł, serc i wyobraźni. Bo drzewo owocowe łączy w sobie najbardziej romantyczne tajemnice przyrody. Tajemnice kwitnienia i tajemnice owocowania. Myślał, że gdy zniszczy drzewo, wtedy przejmie jego moc. Wziął siekierę i zaczął ścinać drzewo.
Po kilku uderzeniach z pnia zaczął wydobywać się żałosny jęk i popłynęła woda. Woda z pnia wypływała tak długo, aż zatopiła wszystko naokoło. Już nie wiem, czy to były drzewa, czy na cmentarzu własne groby. Podobno ciało jej wypłynęło w tej okolicy. Badana i eksploatowana ziemia odkryje swe wnętrze, by oddać ludziom skarby mineralnych bogactw. Historia milczy. Nie odkryło żadnej tajemnicy. O wiele ciekawsze tajemnice odkryły nam buldożery i kopaczki na terenach budowy nowej huty. Ziemia przemówiła. Idą. Idą duchy miasta. Mężatka z brzuchem rozdętym od dojrzałej ciąży wybrała się na spacer do mogiły i tam zapytała potwora. Usłyszała: to duch zemsty. Mści się za naszą ziemię i za te skarby, co żeśmy je z ziemi wyjęli. Za kogo lub za co by się nie mścił, ma rację. Wyście tu pierwsi nie byli. Kiedyś w tym miejscu stała się straszna rzecz. Ludzie chcieli wykopać wodę, bo nie mieli co pić. Po długich i męczących dniach pracy wykopali potwora zamiast wody. Utopił wszystkich ludzi i ich domy. Zniszczył też całą przyrodę. Z kosmosu na wyspę spadł żółty kamień. Byłem zaczarowany. Na wyspie są drzewa i trawa. Od tej pory wiedział, że musi pilnować kamienia jak skarbu, bo ma on wielką moc przyrody. Gdy moje lodowe więzienie stopniało, byłem tutaj. Jest na wyspie żółty kamień, który utrzymuje przyrodę w harmonii. Dam wam mapę i pod żadnym pozorem nie dotykajcie tego kamienia. Większość ludzi miało dosyć. Jeden dotknął, teleportło go na szczyt kamienia, później zamienił się w ptaka, który został zjedzony. Pies kapitana o wszystkim wiedział. Zaczął mówić ludzkim głosem, opowiedział kapitanowi. Po tym słowach kapitan zniknął. Jego pies został. Czekał na następnego odkrywcę. Pies może czeka na ciebie, więc pilnuj się. Wszystko tobie, ukochana ziemio. Nasze myśli wciąż przy tobie są. Tobie lotnik triumf nad przestrzenią, a robotnik daje dwoje rąk. Ty przez serce nam jak Wisła płyniesz, brzmi jak rozkaz twój potężny głos. Murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier, wykuwamy twój szczęśliwy los. Jesteśmy bogaci, wykrzyknąłem, a Tomek patrzył na mnie zdziwionymi i otwartymi jak okna w domu kultury oczami. Rzuciliśmy się do kopania. Ja wskazywałem miejsca, a on dobierał się do korzeni. Poprzemysłowa, przesiąknięta olejami silnikowymi ziemia była twarda, ale chrzan był. Bujny, głęboko zakorzeniony, więc musieliśmy bardzo się wysilać, by dać mu radę. Nie minęła jednak godzina, kiedy na rozłożonej gazecie piętrzył się już spory stos korzeni. Pracowaliśmy jednak jak natchnieni dalej. Koło 10:00 tego chrzanu było już pewnie z 5 kilo. Na dziś wystarczy, zawyrokowałem. Teraz na targ. Targowisko było nieopodal. Babiny spod nowochódzkich wsi sprzedawały tam pietruszkę i jajka. Stanęliśmy obok nich. Na szeroko rozłożonej gazecie rzuciliśmy pęczki powiązanego gumką do majtek chrzanu. Schodził jak złoto. Po dużym Fiacie kupił Opla, potem Forda, potem Toyota. Teraz ma nowiutkie coś, ale nie powie co. Ze skromności. Pragnieniem każdego człowieka, często zakodowanym w podświadomości, jest kontakt z naturą. Czy w Nowej Hucie i najbliższym otoczeniu możemy jeszcze znaleźć skrawki przyrody względnie naturalne? Prezentują się jako tereny skrajnie przekształcone przez człowieka. Liczne osiedla mieszkaniowe z wysokimi blokami, szerokie ulice i place oraz zakłady przemysłowe z wysokimi, często dymiącymi kominami sprawiają wrażenie, że nie ma tu już miejsca dla dzikiej przyrody. I to co najgorsze. Umierająca z dnia na dzień zwykła roślinka wiary.
że coś można jeszcze zrobić. Czy można zaplanować drzewa? I jakiej trzeba wyobraźni, by tak na wietrze popłynęła zielona fala przez miasto? By się zielone morze ściany tak rozstąpiły przed tramwajem, który jak tłum rozjazgotany do ziemi zmierza obiecany. A z tyłu i po obu stronach jakieś rydwany betonowe, jak karne wojsko faraona. Ten chyba musiał być poetą. Chciał, żeby żywioł pozalewał kamień i asfalt, mur i beton. Ten przygnębiający krajobraz neutralizują częściowo, szczególnie w porze letniej, liczne tereny zieleni urządzonej. Parki, skwery, zieleń przydrożna, ogródki działkowe, pasy wysokiej zieleni ochronnej przy zakładach przemysłowych. Z nadziei będzie drzew zieleni. Anule wraz z koleżankami dostarczono do nowej huty wiosną. Miała przycinać, podcinać i przesadzać. Drzewka, krzewy, kwiaty na rabatach. Bo Anula skończyła właśnie szkołę ogrodniczą. Pochylała się nad kopczykiem ziemi i wsadzała do środka cebulki kwiatów, które miały zakwitnąć jesienią. Najpiękniejsza i najzieleńsza dzielnica od dawien dawna była obsadzana różami. Również dzisiaj ich słodki zapach unosi się nad całą aleją. Wtedy właśnie po raz pierwszy zrozumiałam, że ta ziemia jest wciąż nowa, w zależności od myśli i pracy człowieka. Dzień Ziemi 2020. Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie.